te pierwsze ekshumacje po prostu przeraziły władze ukraińskie. Z kilku powodów. Po pierwsze, w skali tego zjawiska. Po drugie, panie redaktorze, te kości, które tam leżą, to w dużej części są kobiety i małe dzieci. I starcy. I starcy. To wszystko można odtworzyć. Mhm. I po trzecie, na tych kościach widać ślady okrutnego mordowania. One są przecięte piłami, one są zmiażdżone toporami, młotami i tak dalej, i tak dalej.